Teatr Polski w Poznaniu, 1875 Emil Zola, Nana Przełożył Czesław Mastelski Czyta Kornelia Trawkowska Rozdział czwarty Od wczesnego rana Zoe oddała całe mieszkanie do rozporządzenia kamerdynerowi i lokajom. Znana restauracja, ta zobowiązała się dostarczyć wszystko – Kolacje, naczynia kuchenne, kryształy, bieliznę stołową, kwiaty, także fotele i krzesełka. Nana nie znalazła nawet tuzina serwetek w swej szafie. Nie zdążyła jeszcze się urządzić, a nie chcąc przyjmować gości w restauracji, wolała sprowadzić restaurację do siebie. Chciała uczcić wspaniałym obiadem swoje wielkie artystyczne powodzenie. Ponieważ jadalnia okazała się za mała. Kamerdyner przygotował stół w sali, gdzie choć było ciasno, mogło wygodnie usiąść dwadzieścia pięć osób. Czy wszystko już gotowe? Spytała nana wracając o północy. Nic nie rozumiem, proszę pani, co oni tu wyprawiają, odrzekła wzburzona Zoe. Bogu dzięki, nic do mnie nie należy. Przewrócili do góry nogami kuchnię i wszystkie pokoje. Musiałam się aż kłócić. Przyszło też jeszcze raz tych dwóch, wyrzuciłam ich znowu za drzwi. Mówiła o dawnych znajomych swej pani, kupcu i Włochu, z którymi Nana zerwała. Pewna obecnie powodzenia, chciała mieć, jak mówiła, dobrane otoczenie. A to się przyczepili, rzekła. Jeszcze raz powrócą, powiem im, że pójdziesz na komisariat policji. Potem zawołała Dagneta i Jerzego zdejmujących teraz palta w przedpokoju. Zabrała ich do swego powozu, spotkawszy przy wyjściu dla artystów w pasażu Panoram. Ponieważ jeszcze nikogo nie było, poprosiła ich do swego buduaru, gdzie Zoe miała zająć się jej toaletą. W pośpiechu, nie zmieniając sukni, poprawiła włosy, ozdabiając bujne warkocze białymi różami. Nana była już gotowa, gdy nagle suknia rozdarła się o jakieś kółko. Zakleła ze złości, że zawsze ją spotykają takie rzeczy – ze złością zdjęła białą, prostą, szytą z fulwaru suknię, w której wyglądała niczym w białej, długiej koszuli. Nie mogła sobie jednak wybrać innej, więc założyła ją z powrotem. Bliska płaczu twierdziła, że wygląda jak łachmaniarka. Jerzy i Dagenet spinali szpilkami rozdartą suknię. Tymczasem Zoe poprawiała jej fryzurę. Wszyscy się spieszyli, a najbardziej Jerzy, klęczący na podłodze z rękami w fałdach spódnicy. Uspokoiło ją nieco zapewnienie Dagneta, że jest dopiero kwadrans po północy. Zaoszczędziła na czasie, skracając swoje kwestie i połykając kuplety w trzecim akcie jasnowłosej Wenus. I tak było to wszystko zbyt dobre dla tych głupców. Czy widzieliście, jakie typy były dziś na sali? rzekła nana. Zoe, moja droga, nie idź jeszcze spać, bo możesz być mi potrzebna. Wyszła szybko z pokoju, a mężczyźni poprawili sobie krawaty i czyścili szczotką fraki, które pobielili sobie, kiedy dotykali nany. Wyglądamy, jakby ktoś posypał nas cukrem, szepnął uśmiechając się Jerzy. Kamerdyner wprowadził gości do małego saloniku, gdzie stały tylko cztery fotele. Z sąsiedniego wielkiego salonu dochodził odgłos ustawianych talerzy i srebra, a przez niedomknięte drzwi przebijały się silne promienie światła. Nana wchodząc, zastała już w fotelu Clary Besnus, którą przyprowadził Lafaluaz. — Przyszłaś pierwsza — rzekła Nana, traktując ją dosyć poufale od czasu swego wielkiego powodzenia. — Ech, to on jest temu winien — odrzekła Klarysa. Jemu zawsze wydaje się, że jest za późno. Niepotrzebnie tak bardzo ospieszyłam się ze zmywaniem różu i zdejmowaniem peruki. Hektor po raz pierwszy widział Nanę z bliska, kłaniał się i prawił komplementy. Mówił o jej talencie i sławie, Potem o swym kuzynie. Jednym słowem, przesadną grzecznością, chciał pokryć pewne zakłopotanie. Lecz nana, nie znając go prawie, nie słuchała, podała mu rękę i żywo zwróciła się do Róży mią. Od razu chciała jej zaimponować wspaniałymi manierami. Ach, jaka kochana pani jest miła. Tak bardzo chciałam widzieć panią u siebie. Mnie również jest niewymownie miło, zapewniam panią, odrzekła Róża tonem pełnym słodyczy. Niechże pani siada. Czy można pani w czymś służyć? Nie, dziękuję. Aha, zapomniałam wachlarza. Steiner, proszę zobaczyć w prawej kieszeni mego futra. Steiner i Minion weszli razem zaraz za różą. Bankier poszedł szukać wachlarza, a Minion tymczasem po bratersku wycałował nanę i zmuszał róże, aby zrobiła to samo. Czyż nie byli w teatrze jak jedna wielka rodzina? Następnie mrugnął oczyma, żeby dodać odwagi Steinerowi, lecz ten, zmieszany badawczym wzrokiem Róży, zadowolił się złożeniem pocałunku na ręce nany. W tym momencie zjawił się hrabia Vondèvres z Blanką de Sivry. Był bardzo uprzejmy i nisko się kłaniał. Nana ostentacyjnie zaprowadziła Blankę do fotela, a przez ten czas Vondèvres, śmiejąc się, opowiadał, że Foscherin na dole sprzeczał się ze stróżem bo ten nie pozwolił wjechać do bramy powozowi Lucy Stewart. W przedpokoju słychać było cienki głosik Lucy, nazywającej stróża starym durniem, lecz gdy lokaj otworzył drzwi, wbiegła z niewymownym wdziękiem i sama się przedstawiła. Ujmując obie ręce nany, zapewniła, że ją od razu polubiła i widzi w niej prawdziwy talent sceniczny. Nana dumna w swej nowej roli pani domu, dziękowała uprzejmie, szczerze zmieszana. Jednak niepokoiło ją coś od czasu, gdy przyszedł Foszewi. Kiedy tylko nadarzyła się stosowna chwila, zbliżyła się do niego i zapytała po cichu: Przyjdzie? Nie, nie chciał. odrzekł raptownie dziennikarz, zaskoczony niespodziewanie, choć miał przygotowaną odpowiedź, wyjaśniającą odmowę hrabiego Mufata. Widząc bladość młodej kobiety, zrozumiał, że palną głupstwo, więc chciał ratować sytuację. Nie mógł, musi iść z żoną dziś wieczór na bal w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dobrze, szepnęła nana, posądzając go o złą wolę. Zapłacisz mi za to, mój mały. No no, moja kochana, odrzekł draśnięty wymówką. Wiesz, że ja nie lubię tego rodzaju poleceń. Zwracaj się lepiej do Labordetta. Rozeszli się rozgniewani. Minią popychał Steinera w stronę nany, Natomiast jej, gdy została sama, mówił cichym głosem z cynizmem dobrego znajomego chcącego zrobić przyjemność miłej przyjaciółce. Wie pani, on umiera z miłości, boi się tylko mej żony. Myślę, że pani potrafi go obronić. Nana udawała, że nie rozumie o co chodzi. Uśmiechając się spoglądała na Róże, jej męża i bankiera, następnie rzekła do niego: Panie Steiner, zarezerwowałam panu miejsce obok siebie. W przedpokoju odezwały się nowe śmiechy: gwar, powiew głosów wesołych i paplanina, jakby uciekinierzy z klasztoru się tam znajdowali. Wszedł Labordet, ciągnąc za sobą pięć kobiet, swoje pensjonarki, jak je złośliwie nazywała Lucy Stewart. Była wśród nich majestatyczna gaga w niebieskiej aksamitnej sukni, Karolina Eke, jak zawsze w tym samym czarnym koronkowym ubraniu, następnie Lea de Orne, ubrana jak zwykle bez gustu, wielka Tania Nene. Dobre blond dziecko z niezwykle wielkimi jak u mamki piersiami i wreszcie dziewczynka lat piętnastu, początkująca artystka dramatyczna Maria Blą. Mała i szczupła, prawie dziecko. La Bochdet przywiózł je wszystkie razem w jednym powozie. Jeszcze śmiały się, że były ściśnięte jak sardynki w pudełku i że Maria Blą siedziała na czyjś kolanach. Musiały się powstrzymywać od śmiechu, aby zachowywać się taktownie w czasie powitania. Gaga udawała naiwną, strzelając oczyma na wszystkie strony. Tylko Tania Nene, której opowiadano po drodze, że sześciu zupełnie nagich murzynów usługiwać będzie przy kolacji, chciała jak najprędzej ich zobaczyć. Dla prosząc, aby się uspokoiła, nazwał ją głupią gęsią. A Bortnav? zapytał Foscheri. Och, proszę mi wierzyć, jak bardzo mnie to smuci, że nie może być razem z nami, odrzekła Nana. Tak, tak, Dodała róża minią. Strasznie sobie skręcił nogę. A jak klął z tego powodu? Nie będzie smacznej kolacji bez Bortnawa, więc wszyscy go żałowali. Jednak musi obejść się bez niego. Już rozmawiano o czym innym, gdy wtem rozległ się gruby głos. Już mnie pogrzebali i zapomnieli. Bardzo dobrze. Wszyscy zdziwieni odwrócili głowy. Był to Bortnaw, ogromny i bardzo czerwony. Obandażowaną nogą stał w progu oparty na ramieniu swej nowej kochanki Simony Kabichosz. Mała ta otrzymała odpowiednie wykształcenie, grała na fortepianie, mówiła po angielsku, bardzo delikatna milutka blondynka, uśmiechnięta z poświęceniem uginała się pod ciężarem grubego bochtnawa. – Zrobiłem to z miłości do pani, dodał. Nudno mi w domu, więc jestem. A niech cię wszyscy diabli, zaklął poruszywszy się nieostrożnie. Simona zrobiła zbyt szybki ruch, przez co obsunęła mu się noga. Purchna blondynka z całych sił starała się go utrzymać, przez cały czas się uśmiechając. Wśród wybuchów radości, nana i róża mignon przysunęły mu fotel, a inne panie krzesełko pod chorą nogę. Gdy usadowił się, wszystkie aktorki całowały go po kolei. Naturalnie wzdychał, tak być powinno. Dobrze, chociaż, że jeszcze mam zdrowy żołądek, wszyscy niebawem się o tym przekonają. Nana zniecierpliwiona wysłała Jerzego zapytać, dlaczego jeszcze nie podają do stołu, gdy nagle zauważyła, że pojawili się jacyś nowi goście, zupełnie jej nieznani. Trochę zakłopotana pytała Bohdneva, róży dla porteta lecz ci też ich nie znali. Dopiero hrabia Wondewch przypomniał sobie, że ich zaprosił u myfatów. Nana podziękowała. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, tylko będzie trochę ciasno i kazała dostawić siedem nakryć. Lokaj wprowadził znów trzy osoby. No, teraz to będzie komicznie, nie pomieszczą się na pewno. Było to według niej nieprzyzwoite. Zaczynała dąsać się. Widząc jeszcze dwóch świeżo przybyłych mężczyzn, roześmiała się szczerze, w końcu ją to zaczęło bawić. Tym gorzej dla nich myślała: pomieszczą się, jak będzie można. Wszyscy goście stali za wyjątkiem róży i gagi. Dwa fotele zajmował też Botnaw. Moja córeczko zapytał Botnaw. Może zasiedlibyśmy już do stołu? Chyba jesteśmy w komplecie. O, tak, jesteśmy w pełnym komplecie, odrzekła nana, śmiejąc się. Rzuciła wzrokiem wokoło, spoważniała, jakby zdziwiona, gdy kogoś nie znalazła. Bez wątpienia brakowało jednego z zaproszonych, o którym nic nie mówiła. Trzeba było poczekać. W kilka minut później spostrzeżono, że Vandevre wita siwego jego mościa o szlachetnej twarzy. Nikt nie widział, jak wszedł. Zaczęto szeptać. Hrabia Vendèvre wiedział, kim jest ten pan, ale na wszelkie pytania odpowiadał tylko tajemniczym uśmiechem. Karolina Eke półgłosem zapewniała, że jest to lord angielski, który wraca jutro na swój ślub do Londynu. Wie, bo bardzo dobrze go zna. Wszakże z nim spała. Maria Blon utrzymywała, że to członek ambasady niemieckiej i że już go spotkała u jednej ze swych przyjaciółek. Pomiędzy panami osądzono, że przybyły pan wygląda bardzo dostojnie. Pewno to on płaci za ucztę. Zresztą wszystko jedno kto płaci, byleby tylko kolacja była dobra. Kamerdyner stanął we drzwiach wielkiego salonu. Podano do stołu. Nana przyjęła ramię Steinera, jakby nie zwróciła uwagi na ruch siwego jego mościa, który poszedł za nią sam. Panowie i panie wchodzili w nieładzie, bez ceremonii, żartując poufale z braku ceremoniału. Cztery kandelabry, po dziesięć świec każdy, oświetlały długi stół z ustawionymi jeden przy drugim talerzami. Stół był udekorowany platerem ozdobionym po bokach pękami kwiatów. Widać było restauracyjny zbytek i przepych. Stół był nakryty niemarkową porcelaną zdobioną w złotą siateczkę, z użytym srebrem, kryształami, których zdekompletowane tuziny można było kupić na bazarach. Sprawiało to wszystko wrażenie przyjęcia zorganizowanego pośpiesznie i byle jak, przez jakichś nowobogackich, którzy nie zdążyli się jeszcze urządzić. Brakowało żyrandola. Wysokie świece w kandelabrach dawały słabe, żółte światło na kompotierki, talerze i salaterki, w których leżały symetrycznie poukładane owoce, ciasteczka i konfitury. – Siadajcie państwo, jak chcecie – rzekła Nana. – Będzie zabawniej. Stała po środku stołu. Siwy, nikomu nieznany jegomość był po jej prawej stronie, a Steiner po lewej. Już miano zajmować miejsca, gdy wtem usłyszano przekleństwa dochodzące z małego saloniku. To zapomniany Bochtnaw, nie mogąc o własnej sile powstać z dwóch foteli, tak krzyczał, nawołując te swoją kanalię Simone. Aktorki pełne litości nadbiegły. Bochtnaw, podtrzymywany, powstał i prawie zaniesiony został do stołu przez Karolinę, Tanie Nenę, Claryse oraz Marie Chwilę potrwało ulokowanie go przy stole. Po środku stołu naprzeciwko nany, krzyczano Bohtnaf na środku będzie nam przewodniczył posadzono go po środku ale potrzebował jeszcze jednego krzesła aby oprzeć na nim choronogę dwie kobiety ostrożnie ją podniosły i ułożyły na krześle Ach moje małe kotki poddaję się waszej opiece deklarował nareszcie posadzony dyrektor miał różę minion na prawo i Lucy Stewart na lewo obiecały starannie mu usługiwać wszyscy zaczęli teraz siadać Hrabia Vondèvre zajął miejsce pomiędzy Lucy i Klarysą, Fochery między Różą i Karoliną Eke. Z drugiej strony Hector de la Faluaz usiadł obok gagi, pomimo nawoływań Klarysy, siedzącej naprzeciwko. Minion nie opuszczał Steinera i był oddzielony od niego tylko przez Blankę, mając z lewej strony tanie Nenę i Labordeta. W końcu na dwóch rogach stołu pomieścili się młodzi ludzie i panie: Lea de Orn, Simona z Marią Blanc. Wszyscy razem bez władu i składu. Stamtąd właśnie Dagenet i Jerzy Hugon, coraz bardziej zaprzyjaźnieni, uśmiechali się do nany. Dwie osoby jeszcze stały, dlatego mężczyźni dowcipkowali, że służą paniom swoimi kolanami. Klarysa nie mogła w tym ścisku ruszać łokciami, to też powiedziała do Vondervressa, że liczy na jego pomoc przy jedzeniu. Bochtnaw zajmował dużo miejsca z tymi dwoma krzesłami, ale w końcu tak się ściśnięto, że każdy mógł usiąść. Mignon wykrzykiwał, że siedzą jak śledzie w beczce. Pure comtes ze szparagów czy consomé ale delignac, proponowali kelnerzy. w głośno radził konsomé. Wówczas nagle podniósł się krzyk, słychać było gniewne wrzaski i protesty. Drzwi się otworzyły i weszła kobieta i dwaj mężczyźni tego już było za dużo. Nana nie wstała nawet z krzesła, tylko przymrużyła oczy, aby sprawdzić, czy ich zna. Kobieta to Ludwika Violen, ale mężczyzn nie widziała nigdy wcześniej. Ten pan to mój przyjaciel, Foucault oficer marynarki, którego pozwoliłem sobie zaprosić, odezwał się do nany Wondré. Foucault Mon ukłonił się i dodał: Przyprowadziłem jednego z moich przyjaciół. Wspaniale, rzekła nana, proszę usiąść. Klaryso, proszę posuń się trochę, macie tam sporo miejsca. Ścisk był jeszcze większy. Ludwika i Foucault usiedli przy skrawku stołu, natomiast ich przyjaciel musiał siedzieć w sporym oddaleniu od swego nakrycia. Aby dostać do talerza, musiał wyciągać ramiona między barkami innych. Kelnerzy sprzątali głębokie talerze, po stole krążyły kiełbaski z królików, przyrządzane z truflami i kluseczki z parmezanem. Wzburzenie wywołały słowa Bochtnawa, który powiedział, że miał w zamiarze przyprowadzić na kolację pchilliera, fontana i starego boska. Nana odpowiedziała, że gdyby chciałaby mieć tych kabotynów na kolacji, to sama by ich zaprosiła. Zresztą stary Bosk jest zawsze pijany, Pchulier ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, a Fontana trudno znieść z jego głupimi dowcipami. Niektórzy panowie we frakach i białych krawatach wyglądali bardzo wytwornie. Ich dystynkcje wysubtelniało zmęczenie, rysujące się na ich twarzach. Siwy pan siedział niemal nieruchomo z wykwintnym uśmiechem na ustach, jakby przewodniczył na kongresie dyplomatów. Wandew zachowywał się tak, jakby był na podwieczorku u hrabiny Mufa i był nadzwyczaj uprzejmy dla swoich sąsiadek. Jeszcze następnego dnia rano nana zapewniała ciotkę, że co do panów, to nie można mieć lepszych. Wszyscy arystokraci lub bogacze, poważani i szykowni. Panie też prezentowały się dobrze. Kilka z nich, jak Blanka, Lea, Maria, były wydekoltowane, ale jedna tylko gaga przesadziła. Była za stara, by tak bezwstydnie pokazywać gołe plecy. Gdy wszyscy zajęli już swoje miejsca, ucichły żarty. Jerzemu przyszło do głowy, że uczestniczył już w weselszych, mieszczańskich obiadach. Mało mówiono, mężczyźni, którzy się nie znali, przyglądali się sobie nawzajem. Kobiety siedziały spokojnie. Wszystko to bardzo dziwiło Jerzego, który uznał towarzystwo za drobnomieszczańskie, gdyż spodziewał się, że zaraz zaczną się całować. Podano drugie danie. Karpia z renu à la Chambau i comber z sarny po angielsku. Wtedy Blanka odezwała się. Lucy, kochana, w niedzielę spotkałam twego Oliwiera. Jaki to już duży chłopiec, a jak wyrósł? No cóż, ma przecież 18 lat, rzekła Lucy. To mnie nie odmładza. Wczoraj odjechał do szkoły. Oliwier, o którym z taką dumą mówiła, był wychowańcem szkoły morskiej. Zaczęła się rozmowa o dzieciach. Nana z radością opowiadała o swoim maleńkim Ludwisiu. Bywał teraz u niej codziennie około 11 rano. Przyprowadzała go ciotka. Nana brała synka często do łóżka, gdzie bawił się razem z jej pinczerkiem, Lulu. Można było pęknąć ze śmiechu, gdy chował się pod kołdrę. Nie miano pojęcia, jaki już był przebiegły. Och, wczoraj ja też miałam dzień, powiedziała róża minią. Wyobraźcie sobie tylko, że gdy przyprowadziłam z pensjonatu Karolka i Henryczka, rzucili mi się na szyję z prośbą, by ich wziąć do teatru. Zobaczymy, jak mamusia gra, zobaczymy, jak mamusia gra. I nie mogłam odmówić. Minion uśmiechał się zadowolony z oczyma pełnymi pobłażliwości ojcowskiej. A podczas przedstawienia, dodał, pożerali róże oczyma, jakby dorośli mężczyźni, pytając się ciągle, dlaczego mamusia ma zupełnie gołe nogi, czyż to nie zabawne? Cały stół uśmiał się serdecznie. Minion promieniał, ubóstwiał swych chłopców, zajęty jedną tylko myślą: powiększyć dla nich majątek pieniędzmi zarobionymi przez róże w teatrze i na boku. Kiedy się poznali, był dyrektorem orkiestry w Café Concert, gdzie ona występowała, będąc panną. Pokochali się namiętnie. Dziś są dobrymi przyjaciółmi. Mieli układ. Ona pracowała z całych sił, ciągnąc zyski ze swego talentu i urody, on zaś porzucił skrzypce, by lepiej doglądać interesów żony jako kobiety i artystki. Zresztą trudno było znaleźć bardziej przykładne małżeństwo. Ile lat ma starszy? zagadnął Vondèvre. Henryczek ma dziewięć lat, odparł Minią, a jaki łobuz? Potem żartował ze Steinera, który nie lubił dzieci, i przekonywał go tonem pełnym wyższości, że na pewno nie trwoniłby tak głupio majątku, gdyby był ojcem. Przy tym za plecami Blanki obserwował bankiera, chcąc dowiedzieć się, czy klei się między nim i naną. Drażniła go własna żona, rozmawiająca od kilku minut bardzo poufale, szeptem z Foszechim. Czyżby róża traciła niepotrzebnie czas na podobne głupstwa? W takim razie on na to nie pozwoli i stanie im na przeszkodzie. Zajął się ponownie swoim combrem, pokazując swoje białe ręce z diamentem na małym palcu. Gdzie indziej nadal rozmawiano o dzieciach. Lafeluaz, chcąc bawić gagę, zapytał ją, co porabia córeczka, którą miał przyjemność zauważyć razem z nią w teatrze Warietę. Lili miała się dobrze, lecz była taka jeszcze głupiutka jak na swoje dziewiętnaście lat. Był zaskoczony jej wiekiem, zapytał, dlaczego nie przyprowadziła jej ze sobą. Nic podobnego, nawet nie minęło jeszcze trzy miesiące, jak zabrałam Lili na jej życzenie z pensji. Chciałam ją od razu wydać za mąż, ale ona chciała być ze mną, więc wzięłam ją do siebie. Kiedy mówiła o córce, mrugała uczernionymi rzęsami i pomalowanymi na niebiesko powiekami. Choć stale pracuje, ma wciąż mężczyzn, niekiedy tak młodych, że mogłaby być ich babką, a nie odłożyła ani grosza. To wystarczający dowód, że więcej warte jest dobre małżeństwo. – Wierz mi, pan – szepnęła, dotykając gołym, upudrowanym ramieniem La Faluasa. – Jeśli ona w to wejdzie, będę czuła się winna. Młodzi ludzie są tacy dziwni. Ruch zrobił się dookoła stołu. Kelnerzy uwijali się spiesznie. Podawano kolejne danie. Pulardy à la Marchelle. Filety z soli w sosie i eskalopki z gęsich wątróbek. Kelner, który do tej pory polewał Marsal, Proponował teraz Leoville i Chambordon. W czasie zmiany talerzy, korzystając z chwilowego hałasu, Jerzy spytał Dageneta, jak to możliwe, że te wszystkie Damulki mają dzieci. Dagenet, którego rozbawiło to pytanie, objaśnił Jerzemu, że Lucy Stewart jest córką Anglika pracującego na Guerre de Nour, ma 39 lat i pusto w głowie. Jednak była zachwycająca. Mimo gruźlicy, jakoś nie umierała. Najbardziej elegancka z całego towarzystwa. Miała wśród swych wielbicieli trzech książąt i jednego diuka. Karolina Eke, urodzona w Bordeaux, jej ojciec, skromny urzędnik, umarł ze wstydu. Jej matka najpierw ją wykleła, po czym, chcąc ocalić majątek, pogodziła się z tym, co robi córka. Dziewczyna miała 25 lat, była bardzo chłodnego usposobienia i uchodziła za jedną z najpiękniejszych kobiet, jakie można było mieć za niewygórowaną cenę. Matka dla porządku prowadziła księgi handlowe i wzorową rachunkowość dochodów i wydatków. Blanka de Sivry, której prawdziwe nazwisko brzmiało Janina Bodi, pochodziła z wioski w okolicach Amiens. Była zachwycająca, a jednocześnie głupia i lubiła kłamać. Twierdziła, że jest wnuczką generała i absolutnie nie przyznawała się do swoich 32 lat. Z powodu swej pulchnej figury miała wielu wielbicieli wśród Rosjan. Następnie Dagenet pośpiesznie dorzucił słówko o innych kobietach. Klarysa Besnus przyjechała z saint aubin -sur -Mer jako służąca pewnej damy, której mąż wprowadził Klaryskę w ten świat. Simona Cabichosz, córka handlarza mebli z dzielnicy Saint-Antoine, Wykształcona w pierwszorzędnej pensji, miała być nauczycielką, ale minęła się z powołaniem. Maria Blon, Ludwika Violen i Lea de Orn nie wiadomo, wyrosły na paryskim bruku, nie licząc już tani Nené, która do dwudziestego roku życia pilnowała krów w wiosce w Szampanii. Jerzego oszołomiła nagle odkryta prawda, wyszeptana mu na ucho, podczas gdy lokaje głosem pełnym szacunku proponowali Pulardy à la Marcel filety z soli w sosie. Odradzam rybę o tej porze roku, rzekł Dagenę, dodając po chwili, i proszę pić tylko Leowil zdecydowanie mniej szkodzi. Od stołu, przy którym zasiadało trzydzieści siedem osób, buchał żar. Kelnerzy zapominali się i biegali po dywanie, zostawiając na nim tłuste plamy. Wszystkie panie jadły bardzo mało, zostawiając połowę mięsa na talerzach. Jedynie tania Nynne zjadała wszystko z wielkim apetytem. Starszy pan nic nie jadł, odmawiał wszelkich potraw. Zjadł do tej pory tylko łyżkę zupy. Niektórzy dyskretnie ziewali i zamykały się im chwilami powieki, a twarze stawały się jakby bez życia. Według słów Wresa, cała ta kolacja była śmiertelnie nudna. Kolacje w takim towarzystwie, aby nie były nudne, nie mogą być sztywne i wytworne, bo jeśli chce się być na posiłku sztywnym i cnotliwym, to lepiej zjeść go w dobrym towarzystwie. Zasnąłby pewnie, gdyby nie ciągłe okrzyki Bortnawa. Bortnaw z miną tureckiego paszy kazał się obsługiwać swoim sąsiadkom. Róża i Lucy tylko nim były zajęte, ciągle napełniając mu talerze i kieliszki. Mimo tego cały czas narzekał, że nic sam nie może zrobić, nawet nie pokroi mięsa. Simona co chwilę wstawała z krzesła, aby stojąc za jego plecami, kroić mu chleb i mięso. Wszystkie kobiety bardzo się interesowały tym, aby miał to, co chce. Co chwilę wołano kelnera. Simona wycierała mu usta, podczas gdy Róża i Lucy zmieniały przed nim nakrycia. W końcu, okazując swoje zadowolenie, rzekł, tak powinno być kobiety są tylko do tego stworzone Towarzystwo zaczęło się powoli ożywiać włączając się do ogólnej rozmowy Popijano sorbet z mandarynek podawano polędwice z truflami na gorąco a na zimno roladę z perliczki w kalarecie W końcu Nana którą denerwował brak humoru gości zaczęła mówić bardzo głośno Wiecie że książę szkocki zamówił loże przyjedzie na wystawę światową i chce być na przedstawieniu Jasnowłosa i Wenus w niedzielę oczekujemy szacha perskiego, rzekła Lucy Stewart. Róża Mignon mówiła o diamentach szacha. Nosił kaftan pokryty całkowicie drogocennymi kamieniami, istne cudo, błyszczące jak gwiazda milionowej wartości. I panie te pobladły z gorącymi pożądaniem oczyma, słuchały uważnie, jakich to królów i książąt oczekiwano. Wszystkie marzyły o wybrykach władców, o jednej nocy opłaconej zwykle fortuną. Niech mi powie, kochany pan, zapytała Karolina hrabiego Wątwha, w jakim wieku jest car rosyjski? Zapewniam panią, że tam nie ma nic do roboty, odpowiedział, śmiejąc się hrabia. On jest już bez wieku. Nana, udając oburzenie, zaprotestowała pomrukiem. Blanka opowiadała szczegóły o królu włoskim, którego raz widziała w Mediolanie. Nie jest zbyt ładny, co nie przeszkadza mu zdobywać wszystkie kobiety. Zmartwiła się bardzo, gdy Foschewie zapewnił ją, że Wiktor Emanuel nie może przyjechać. Wtedy Maria Blą powiedziała – a to stary grzmot, ten król pruski. Jak byłam latem w Baden-Baden, zawsze go spotykałam z Bismarkiem. – Z Bismarkiem? – przerwała Simona. – Tego to ja znałam. Zachwycający człowiek. – A nie mówiłem wczoraj? – Nie chcieli mi wierzyć – krzyknął. Rozmowa, tak jak poprzedniego wieczoru, zeszła na temat Bismarka, zupełnie jak w salonie umyfatów. Później rozmowa zaszła na muzykę, a gdy foucault napomknął o obłuczynach będących na językach całego Paryża, Nana z ciekawością wypytywała go o szczegóły. Historia panny Foucheret szczerze wzruszyła wszystkie panie. Jerzy nie chciał wysłuchiwać tego wszystkiego drugi raz, wypytywał więc Dageneta o intymne zwyczaje Nany. Tania Nenne pytała Labordetta, kim jest ten Bismarck, że go do tej pory nie widziała. Więc Labordet bardzo poważnie opowiedział jej nadzwyczajną historię. Ten Bismarck, dziki człowiek, jada surowe mięso, a jak spotyka kobietę niedaleko swej jaskini, przynosi ją do siebie na plecach. W ten sposób, mając dopiero czterdzieści lat, jest już ojcem trzydzieściorga dwojga dzieci. Pękano ze śmiechu, a ona nie rozumiała, że kpiono z niej. Kobiety nie przestawały rozmawiać o wystawie światowej. Gaga, tak samo jak wszystkie inne, cieszyła się, że będzie dobry sezon. Może w końcu po wystawie, gdy interesy dobrze pójdą, będzie mogła wycofać się i zamieszkać w upragnionym domku w Juwisie. Mówiła do Lafaluaza: człowiek niczego się nie dorabia, żeby chociaż mnie ktoś kochał. Kiedy kolano Lafaluaza dotknęło jej kolana, zaczęła mówić do niego z czułością. Nie był zbyt bogaty, ale i ona zbyt wiele nie wymagała. Dała mu więc swój adres. Patrz pani, szepnął wądew do klarysy: ta gaga odbija pani Hektora. Wszystko mi jedno, odparła aktorka. To głupi chłopak. Już go ze trzy razy wyrzuciłam za drzwi. Obrzydzeniem mnie bierze, gdy taki smarkacz umizga się do starej baby. Zwróciła uwagę na Blankę, która od początku obiadu siedziała w bardzo niewygodnej pozie, aby tylko pokazywać swe ramiona starszemu panu, który siedział trzy krzesła od niej. Rzekła do Vendresse. Pana też puszczono kantem. Jednak jego znacznie bardziej niż umizgi Blanki interesowało to, co wyprawiał Steiner. Znano go z miłosnych zapałów. Ten niesympatyczny żyd niemiecki, ten giełdziarz, robiący miliony, głupiał, gdy pożądał jakiejś kobiety, a chciał mieć wszystkie. I nie było ani jednej w teatrze, żeby nie sprzedała mu się tak drogo, jak chciała. Wymieniano sumy traconych pieniędzy. Już dwa razy był prawie zrujnowany przez dziewczyny. Od sześciu tygodni róża zjadała kawałkami jego kopalnię soli w ląd. Lecz zakładano się, że zgubi go nana, gdy pokaże swe białe ząbki. Jeszcze raz Steiner złapał się, i to grubo. Siedział jakby zahipnotyzowany obok Nany, jedząc bez apetytu. Mogła tylko wymienić kwotę. Lecz nie spieszyła się. Śmiało szeptała mu do ucha i grając jak z kotem. Zawsze można będzie się nim zająć, jeśli ten świętoszek, hrabia myfa, nie zdecyduje się wreszcie. — Leowil czy szambechtą? — pytał kelner, wścibiając głowę pomiędzy nanę i Steinera w chwili, gdy o czymś po cichu rozmawiali. – Co? Czego? – wybełkotał, straciwszy głowę. – Wszystko mi jedno, daj pan, które chcesz. Wądew trącił lekko łokciem Lucy, która nie szczędziła swego ostrego języka w mówieniu o Minionie, który bardzo ją drażnił tego wieczoru. – Wie pan, że on jest gotów poprzeć ten romans. Myśli, że powtórzy się sytuacja z młodym żonkierem, który był związany z różą i zakochał się w laurze. Minion pozwolił mu na ten wybryk i sam zaprowadził go później skruszonego. Zastanawiał się, dlaczego Mignon spogląda teraz tak surowo na Różę. Zrozumiał, gdy ujrzał jej czułe umizgi do Foszehego. Rzekł do Lucy: Czyżby pani była zazdrosna? Raczej wściekła. Chętnie go jej odstąpię za tyle, ile jest wart. Jeden bukiet tygodniowo. Róża płakała ze złości, gdy czytała artykuł Leona o nanie, teraz robi wszystko, aby napisał taki sam o niej. Ja wyrzucę go za drzwi, zobaczy pan. Na miejscu jej męża, mówiła dalej, sprawiłabym jej tęgielanie. Ona nie zna Fuszehego. To nie jest osoba solidna. Kobiety są mu potrzebne do wyrobienia pozycji. Bohdenaw, zapomniany przez bawiące się Róże i Lucy, rozgniewany zaczął krzyczeć, że opuściły umierającego z głodu i pragnienia ojca. To przedłużyło ucztę, choć prawie nic już nie jedzono. Marnowały się grzybki po włosku i deser z ananasów à la Pompadour. Szampan pity od chwili podania zupy powoli upijał biesiadników. Zachowywano się mniej oficjalnie. Kobiety podpierały się łokciami na stole, na którym nakrycia były porozstawiane w nieładzie. Mężczyźni odsuwali krzesła i ich czarne fraki wtapiały się w białe staniki. Było bardzo gorąco. Po odsłaniane nagie plecy zdawały się mieć jedwabisty połysk. Niekiedy blask diamentowego kolczyka przykuwał wzrok do wysokiego koka nad ozłoconym lokami karkiem. Potęgował się hałas i śmiechy. Żartowano, zadawano pytania bez odpowiedzi. Najbardziej hałasowali kelnerzy, którzy podając lody popychali się i dyskutowali, jakby byli u siebie w restauracji. Moje dzieci, krzyczał Bochtnaw. — wiecie, że jutro gramy. Proszę was, nie pijcie tyle szampana. Piłem wszystkie gatunki wina w pięciu stronach świata, przechwalał się Fukach Mą. Ale nic mi nie jest w stanie dać rady. Nie mogę się upić, choć wielokrotnie próbowałem. Nie dałem rady. Mniejsza o to, wtrąciła Ludwika Wiolen, masz już dosyć. Jeszcze trochę, będę musiała cię pielęgnować do rana. Na policzkach Lucy wystąpiły rumieńce z pod ochocenia. Rozczulonej Róży oczy zaszły łzami, tania nene siedziała osowiała z przejedzenia. Blanka, Maria, Karolina i Simona mówiły wszystkie naraz, opowiadając o swoich codziennych sprawach, jak spór z dorożkarzem czy problemy z kochankiem. Lea Orn spoliczkowała młodego człowieka, który siedział obok Jerzego i chciał jej skraść pocałunek. Jerzy, który był już bardzo pijany, rozmyślał, czy może tak jak piesek wleść pod stół i przycupnąć unuknany. Gdy Dagenet na prośbę lei uspokoił młodego człowieka, Jerzemu zrobiło się smutno i beznadziejnie. – Posłuchajcie – zaczął znowu mą. W Hawanie robią wódkę z dzikich jagód, palącą gardło jak ogień. Pewnego wieczoru wypiłem tego litr i nic mi nie było. Innym znowu razem na wybrzeżu Koromandel tubylcy podali mi do wypicia jakąś dziwną mieszankę pieprzu i witriolu i znowu nic. Nie potrafię się upić. Nie podobała mu się twarz Lafaluaza, który siedział naprzeciwko. Szyderczo się śmiał i przeklinał. Lafaluaz ciągle przytulał się do gagi, bardzo kręciło mu się w głowie i nagle zrobił się niespokojny. Zaczął z pijackim uporem domagać się odnalezienia swojej chusteczki, a gdy gaga chciała go uspokoić, odrzekł: to bardzo głupia historia. W rogu tej chusteczki jest monogram i moja korona. To może mnie skompromitować. Foucault-Cahmondo wcipkował, zniekształcając jego nazwisko. Panie Mafaluaz, Lafamuaz, Famaluaz. Zbulwersowało to Lafaluaza, który mówiąc coś o szacownych przodkach, groził, że rozbije karawkę na głowie foucault aż musiał interweniować hrabia de Vendèvre. Wszyscy się śmiali. W końcu Lafaluaz usiadł. Gdy kuzyn kazał mu jeść, ten jadł posłusznie niczym dziecko tylko czasami rzucał podejrzliwe spojrzenia na biesiadników zaczynając od nowa szukać swojej chusteczki Podochocony Fukahmą zaczepiał teraz Labordeta wymyślił że zabawnie będzie nazywać go panią Labordet próbował go sam uspokoić ale w końcu kiedy nic to nie dało poprosił o interwencję hrabiego de Wondèvre aby ten uspokoił swojego przyjaciela już dwa razy się pojedynkował, mimo to wszyscy oburzyli się na Fukachmonta. Nie chciano, aby jego dowcipy popsuły wieczór. Wądew nakazał Fukachmontowi zwrócić płeć la Bordetowi. Wszyscy mężczyźni, z wyjątkiem starszego pana, wmieszali się w sprawę. Kotuniu, wypijmy tu kawę, rzekł Bordetnaw do nany. Tu jest bardzo wygodnie. Nana nie odpowiedziała od razu. Od początku kolacji miała wrażenie, że nie jest u siebie. Zapomniała, że to ona jest tutaj panią domu. Przytłaczało ją to krzykliwe towarzystwo, zachowujące się jak w restauracji. Zajmowała się tylko grubym sztajnerem, który wyglądał, jakby miał atak apopleksji. Wypity szampan czynił ją jeszcze piękniejszą. Policzki miała lekko różowe, usta wilgotne, oczy błyszczące, a tu bankier coraz więcej ofiarowywał. Słuchała go, niby odmawiając przeczącym ruchem głowy, uśmiechnięta, jakby rozbawiona. Steiner zauważył tuż przy uchu nany delikatny jak atlas punkcik który doprowadzał go do szaleństwa była pijana na dobre to ją właśnie martwiło po paru kieliszkach wina już była prawie nieprzytomna musiała się wysilać by pokazać że pamięta o gościach drażniło ją że te wszystkie damulki źle zachowują się w jej domu podpuszczały mężczyzn do kłótni tylko po to aby później powiedzieć że u nany można sobie na wszystko pozwolić ale ona im jeszcze pokaże Moja kotuniu, mogłabyś kazać podać tutaj kawę, rzekł Bochtnaw. Wolałbym tu z powodu mojej chorej nogi. Lecz nana powstała raptownie, szepnąwszy Steinerowi i staremu siwemu jego mościowi do ucha. Bardzo mi dobrze, będę miała naukę, żeby drugi raz nie zapraszać byle kogo. I wskazując drzwi jadalni, dodała głośno. Jeśli kto chce kawy, to tam mu ją podadzą. Powstano od stołu, nie zauważywszy nawet gniewu nany. I pozostał biedny Bochtnaw sam jeden. Trzymając się ściany, szedł ostrożnie i złożeczył kobietom, że najadłszy się, zapomniały zupełnie o kochającym je tatusiu. Kamerdyner donośnym głosem wydawał rozkazy, zdejmowano serwety, uprzątano stoły, zamiatano podłogę. Po kawie państwo wrócą do salonu. Tutaj jest o wiele chłodniej, rzekła Gaga, wchodząc do jadalni. Okno w tym pokoju było otwarte. Dwie lampy oświecały stół, gdzie już podano kawę i likiery. Nie było tutaj wcale krzeseł, rozmawiano trzymając filiżanki w ręku. Nana była niewidzialna, zniknęła, a nikt się o nią nie troszczył. Usługiwano sobie wzajemnie, szukając łyżeczek w szufladach kredensu, zamieniano spojrzenia i znaczące słowa. Prawda, Auguste, rzekła Róża minią do męża, że pan Foschery powinien wpaść do nas którego dnia na śniadanie? Minion, bawiąc się łańcuszkiem od zegarka, przez chwilę zatrzymał swój wzrok na dziennikarzu. Róża widocznie zwariowała. On, jako dobry administrator, położy koniec temu marnotrawstwu. Za pochlebny artykuł dobrze, ale potem będzie miał drzwi zamknięte. I znając doskonale słabą głowę swej żony, pozwolił sobie na małe ustępstwo, odpowiedziawszy grzecznie – ma się rozumieć, będziemy bardzo szczęśliwi. Niech pan przyjdzie jutro, panie foszery. Róża uparcie patrzyła na Steinera wzrokiem kobiety porzuconej. Hamowała gniew, popijając kawę małymi łykami. Widziała to wszystko jeszcze wyraźniej niż jej mąż. Sądziła, że powtórzenie sprawy żonkiera nie uda się. Ale palto licho, ma przecież Foszechego. To w nim zdążyła się zadużyć podczas kolacji. Chyba nie zamierza się pani o niego bić, powiedział Wądewoch do Lucy. Bez obawy, ale niech się lepiej pilnuje, bo mogę jej tak wygarnąć. Przywołała do siebie rozkazującym tonem foszechego i powiedziała Mój drogi, są u mnie twoje pantofle, jutro każe je odnieść twojemu stróżowi. Klarysa stojąc pod ścianą i popijając wiśniówkę, rozmyślała, że jak tylko dwie kobiety pojawią się ze swoimi kochankami, to zaraz chcą ich sobie wzajemnie odbić. Ona też mogłaby wydrapać gadze, oczy za hektora, ale co tam, nie będzie się tym przejmować. Tylko gdy la przechodził obok niej, zwróciła się do niego szyderczo, lubisz takie dojrzałe. Teraz potrzebne ci są nie tylko dojrzałe, ale uleżałe. Lalłaz, widząc, że Klaryska naśmiewa się z niego, zaczął podejrzewać, że to ona zabrała mu chusteczkę i kazał jej natychmiast ją oddać. Co za dureń, krzyknęła Klaryska, cały czas zanudza nas tą chusteczką. Po co miałabym ci ją zabierać? Tymczasem Foucault-Mont, popijając likiery, nie przestawał dokuczać zajętemu najspokojniej pośród dam swoją kawą dla i krzyczał, gestykulując to jest nieprawy syn jakiejś hrabiny. Drudzy mówią, że jego ojciec był handlarzem koni. Nic nie robi, a ma zawsze dwadzieścia pięć ludwików w kieszeni i sypia tylko u wesołych kobiet. Choć nigdy za to nie płaci. Bezczelny fagas publicznych dziewczyn. Faktor nastręczający im gości. Bezczelny, bezczelny. Powtarzał rozgniewany. Nie mogę się powstrzymać. Zaraz zobaczycie, jak go spoliczkuje. Wypił mały kieliszek likieru, a gdy posuwał się ku bordetowi, zawadził połą fraka o wysuniętą szufladę kredensu i jak nieprzytomny runął pod stół. Był tak pijany, że zmartwiona Ludwika Violen nie mogła go docucić. Gaga, popatrzywszy okiem doświadczonej niewiasty na półżywego oficera, zapewniła, że to nic wielkiego. Tylko ten pan musi przespać się dwanaście do piętnastu godzin, a potem będzie zdrów jak ryba. Wyniesiono fokarmonta. A gdzież to przepadła nana? zapytał Vendèvre. Rzeczywiście zginęła po kolacji. Przypomniano ją sobie nareszcie. Wszyscy chcieli ją widzieć. Steiner, zaintrygowany także zniknięciem siwego jegomościa, pytał Wondewresa, co to miało znaczyć. Hrabia zapewnił go, że sam odprowadził starca. Nie potrzeba wymieniać jego nazwiska. Jest to znana osobistość. Cudzoziemiec, człowiek bardzo bogaty, z miłą chęcią zapłacił za całe przyjęcie. Znowu zapomniano o nie. Wondewa spostrzegł Jerzego wchodzącego do sypialni, więc udał się za nim i zastał tam siedzącą bladą, gniewną panią domu, a obok niej wylęknionych Dagneta i Jerzego. Co pani jest? zapytał zdziwiony. Nie odpowiedziała, nawet nie odwróciła głowy. Powtórzył pytanie. Ja nie chcę, żeby ze mnie kpiono krzyknęła. I jednym tchem wypowiedziała, co jej ślina na język przyniosła. Tak, tak, nie była znowu taka głupia. Widziała wszystko doskonale. Nie zwracano na nią najmniejszej uwagi podczas kolacji, odzywano się wulgarnie, żeby okazać jej swoją pogardę. Zebrali się tam sami głupcy i te kobiety nie dorastają jej nawet do pięt. Nie pojmowała, dlaczego tych obrzydliwych ludzi wszystkich razem nie wyrzuciła za drzwi. Wściekłość ją ogarniała. Głos załamywał się jej od łkania. Za dużo piłaś, moja droga, rzekł Wandewr. Przechodząc na ty, trzeba być rozsądną. Nie chciała się ruszyć, upierała się, że pozostanie tutaj. Jestem pijana, to możliwe, lecz chcę, by mnie szanowano. Już od piętnastu przeszło minut Jerzy i Dagne błagali nane, żeby powróciła do jadalni. Uparła się. Zaproszeni goście mogą sobie robić, co im się podoba. Upokorzono ją już i tak zbyt mocno. Nie chcę ich więcej widzieć, nigdy, przenigdy. Żeby ją nawet krajano na kawałki, pozostanie w swoim pokoju. Powinnam była strzec się tych ludzi, dodała. To ta małpa róża wszystko uknuła. Na pewno ona odradziła przyjść tej porządnej kobiecie, pani Robert. A ten Fosche to też prawdziwa żmija. Zazdrosny człowiek zdolny uwziąć się na najlepszą kobietę i zburzyć jej szczęście. Wcale nie wierzę w odmowę hrabiego Mufata, bo doskonale wiem, że mnie kocha. Mogłam go tu mieć. Jego, o moja kochana, nigdy. rzekł Wądew, śmiejąc się. A to dlaczego? zapytała poważnie, nagle oprzytomniawszy bo to człowiek nadzwyczaj religijny i jakby cię tylko dotknął jednym palcem to zaraz na zajutrz poszedłby do spowiedzi posłuchaj dobrej rady zajmij się lepiej tym drugim Wądew, nie nalegając więcej wyszedł nana zaś raptem rozczulona rzuciła się gwałtownie w ramiona dagneta powtarzając ach mój mimi mam tylko ciebie kocham cię bardzo cię kocham jaka ja byłabym szczęśliwa żebym mogła zawsze być razem z tobą mój boże jak nieszczęśliwe są kobiety. A zauważywszy, że Jerzy, widząc jak się całują, nagle mocno poczerwieniał, ucałowała i jego serdecznie i szczerze. Mimi nie może być zazdrosną takiego dzieciaka. Chciała, aby Paweł i Jerzy żyli zawsze w zgodzie. To miło będzie pozostać razem we trójkę. Być pewną wzajemnej miłości. Aż jakiś osobliwy szmer ich zaniepokoił, ktoś chrapał w pokoju. Więc szukając, zauważyli bądnawa, który wypiwszy kawę, najspokojniej tu się usadowił. Spał smacznie na dwóch krzesłach, chorą nogę miał wyciągniętą, a głowę opartą na brzegu łóżka. Nana znalazła go w tak zabawnej pozie, z ustami otwartymi i poruszającymi się nozdrzami przy każdym chrapnięciu, że wybuchnęła gwałtownym śmiechem. Nagle pobiegła do salonu, a za nią dwaj młodzi ludzie. Ach, moja droga, rzekła, rzucając się prawie w ramiona róży. Proszę zobaczyć, to coś arcyzabawnego. Wszystkie panie muszą go obejrzeć. Pieszczotliwie ujęła ją za ręce i, w uniesieniu niekłamanej wesołości, silnie pociągnęła za sobą. Za chwilę bord naw był okrążony tamującymi oddech kobietami. Zatrzymały się parę sekund, słuchając przeraźliwego chrapania, i uciekły przestraszone, bojąc się rozbudzić dyrektora. Była już prawie czwarta. W stołowym pokoju ustawiono stolik do gry w karty, gdzie zasiedli Vandevres, Steiner, Mignon i Labourdette. Za nimi Lucy i Karolina zakładały się, kto wygra, a niezadowolona na pół Blanka co pięć minut pytała Vandevresa, kiedy nareszcie skończą. W salonie próbowano tańczyć. Dagny wygodnie siedział przy fortepianie, wygrywając walce i polki. Wtem odezwały się krzyki. Przyszło razem jedenastu młodzieńców w dobrych humorach. Śmiali się bardzo głośno w przedpokoju, wpychając się wzajemnie do salonu. Wszyscy prosto z balu Ministerium Wojny byli we frakach i białych krawatach z poprzypinanymi kotylionowymi orderami. Nana, rozgniewana tak hałaśliwym wejściem, przysięgała się na wszystkie świętości, że ich zupełnie nie zna i zawołała z kuchni lokajów, rozkazując wyrzucić tych panów za drzwi. Foszechy, La Labordette i kilku innych stanęli w obronie honoru pani domu. Już leciały grubiańskie wyrazy. Już wyciągnęły się grożące dłonie. Już można było obawiać się za chwilę bójki ogólnej, gdy szczupły, mały, bladolicy blondynek krzyknął donośnie. Słuchaj nano, a pamięta pani ten wieczór w dużym czerwonym salonie u Petersa? Proszę sobie przypomnieć, zaprosiła nas pani, nie pamiętała zupełnie, kiedy to była wieczorem u Petersa, lecz roześmiała się. Być może będąc pijaną ich zaprosiła. Lecz na razie nie mogła sobie przypomnieć no kiedy już przyszli to niech zostaną wielu nowych gości znalazło dobrych znajomych w salonie nieprzyjemne zajście kończyło się uściskami dłoni mały blondynek o chorowitym wyglądzie nosił jedno z najznakomitszych nazwisk we Francji nowe osoby znowu napływały a nana liczyła że zaraz zobaczymy fata wybiła piąta już nie tańczono la bordet ustąpił swe miejsce przy kartach jednemu z nowo przybyłych Panie powróciły do salonu i przygotowując się do wyjścia, opowiadały sobie rozmaite historie. Blanka de Sivry wspominała o swoim dziadku, generale. Klarysa wymyśliła opowiadanie, jak to jeden książę uwiódł ją w domu jej wuja. Lucy Stewart najspokojniej potwierdziła swoje pochodzenie, opowiadając, że jej ojciec, marownik na kolei północnej, prowadzał ją, gdy była dzieckiem, co niedzielę na spacer i raczył kartoflanką ze skwarkami. Ach, co wam powiem, krzyknęła raptownie mała Maria Blą. Naprzeciwko mnie mieszka jakiś pan, pewnie Rosjanin, człowiek niezmiernie bogaty. Wczoraj otrzymuje kosz owoców, ogromny kosz owoców, nadzwyczajne brzoskwinie, ogromne winogrona. Ot, tak duże. Jednym słowem, coś niezwykłego o tej porze. A w środku sześć banknotów po tysiąc franków. To ten Rosjanin. Naturalnie wszystko odesłałam żałowałam, to prawda, trochę owoców, lecz cóż było robić? Panie złośliwie przygryzały wargi. Ta mała i bajecznie młodziutka pensjonarka, Maria Blon, miała już odwagę tak kłamać. Najbardziej zazdroszczono Lucy, bo rzeczywiście od chwili, gdy rankami jeździła na spacer konno po Lasku Bulońskim, wszystkie zaczęły jeździć konno. Nudzono się coraz bardziej. Róża nie chciała zaśpiewać pantofla, wolała siedzieć na kanapie z Foszechem. Zastanawiano się, co należy zrobić, aby zakończyć wesoło wieczór? La Bordette postanowił powiedzieć, że to kobiety skradły chusteczkę La Faluasa, aby ten później podchodził do każdej z nich po kolei i spoglądał, czy żadna nie ma jej na szyi. Panowie, spostrzegłszy na kredensie pełne jeszcze butelki szampana, zaczęli pić od nowa, a mały blondyn, ten, który nosił jedno z najwspanialszych nazwisk we Francji, zły, że nie znalazł tu nic lepszego do roboty, wlał parę butelek wina do pianina. Inni poszli za jego przykładem. Co to? zapytała zdziwiona tania nenę. Po co lejecie szampana do pianina? Jak to nie wiesz? odrzekł poważnie Labordet. Nic mu nie służy lepiej niż szampan. Będzie miał piękny dźwięk. Więc to tak? szepnęła przekonana tania nenę. A dostrzegłszy, że wszyscy się śmieją, gniew ją opanował. Czyż mogła wiedzieć? Zawsze niepotrzebnie ją oszukiwano. Noc kończyła się nieprzyjemnie. W kącie Maria Blon pobiła się z Leon de Orne, obwiniając ją, że romansuje z byle kim za małe pieniądze, wytykały sobie mankamenty urody. Na co, odpowiadając, brzydka Lucy zapewniła ją, że twarz nie o wszystkim dowodzi, trzeba być pięknie zbudowaną i prawidłowo fizycznie rozwiniętą. Dalej na kanapie sekretarz poselstwa trzymał w pół Simone, chcąc ją całować w szyję, lecz ta nie dawała się, mówiąc głupi jesteś i uderzała go wachlarzem po czole. Zresztą żadna z tych dam nie pozwalała się dotknąć. Przecież nie były ladacznicami. Gaga prawie że na kolanach trzymała Lafaluaza a Klarysa pomiędzy dwoma panami często odzywała się nerwowym śmiechem łaskotanej kobiety. Do pianina ciągle dolewano szampana. Nana nie widziała tej sceny. Była zajęta Steinerem. Tym gorzej dla Mufata myślała, to jego własna głupota dlaczego nie przyszedł. Tymczasem Steiner, chcąc wyjąć jej róże z zagorsu, zawadził ręką o szpilkę, którą były przypięte, i kilka kropel krwi upadło, plamiąc białą suknię nany. Teraz pan podpisał, rzekła poważnie. Poranek wchodził oknami. Karolina Eke, niezadowolona ze straconej na próżno nocy, mówiła, że już trzeba stąd wyjść, jeśli nie chce się widzieć pięknych rzeczy. Róża miną dąsała się, jak kobieta skompromitowana. Tak było zawsze z tymi pannami. Nie umiały się znaleźć i okazywały przy pierwszych występach niesmaczne, odrażające kaprysy. Mignon, wygrawszy całą gotówkę, jaką miał przy sobie Vendèvre, zabrał żonę i nie troszcząc się wcale o Steinera, zaprosił jeszcze Foszechego na jutro i odjechał wraz z żoną. Za nimi Lucy, rozgniewana, że Foszechy cały wieczór umawiał się z różą, nie chciała więcej jego towarzystwa i sama majestatycznie schodziła ze schodów. Gaga prowadziła chorego płaczącego jak dziecko Lafaluasa, nawołującego Klarysę, lecz ta od dawna już zginęła razem ze swymi dwoma panami. Simona też przepadła bez wieści. Pozostały tylko Tania, Lea i Maria, które labordet przez grzeczność zobowiązywał się w całości odstawić do ich miejsc zamieszkania. Zupełnie nie mam ochoty iść spać, — powtarzała Nana. Trzeba jakoś czas zabić przyjemniej. Przez szyby patrzyła na siwe niebo, po którym przesuwały się czarne chmury. Była godzina szósta. Naprzeciwko widać było mokre jeszcze dachy drugiej strony bulwaru Hausmana, a w dole pracowali, stukając ciężkimi butami, zamiatacze. Nana, widząc budzący się Paryż i piękny poranek, poczuła się rozczulona, jak młoda panienka. Trzeba jej było sielanki, wioski, drzew, czegoś miłego. – Wie pan, co zrobimy? – rzekła, powracając do Steinera. Zawiezie mnie pan do lasku Bulońskiego. Napijemy się tam świeżego mleka. Z radością małego dziecka klaskała drobnymi rączkami. Nie czekając na odpowiedź bankiera, który naturalnie zgadzał się jechać na spacer, myśląc w głębi duszy o czymś zupełnie innym, podbiegła zarzucić futro na ramiona. W Saronie oprócz Steinera było jeszcze grono młodych ludzi, którzy po wylaniu już ostatniej kropli do pianina mieli wychodzić, gdy nagle jeden z nich triumfalnie wbiegł z butelką szachtu, trzymaną w ręku. To je postawi na nogi. A teraz uciekajmy, jesteśmy bandą idiotów. Zoe rozbudzona pomagała pani włożyć kapelusz i futro. Nana w napadzie wylewności powiedziała. Stało się. Zrobiłam to, co radziłaś bankier czy ktoś inny, żadna różnica. Później idąc za naną do pokoju, zapytała, co ma zrobić z tymi dwoma. Bo dna wciągle smacznie chrapał, a Jerzy, który się tu zakradł, spał z głową na jej poduszce cichutki jak cherubinek. Nana kazała zostawić ich w spokoju. Wtem przez kuchnię ze smutną miną zjawił się Dagne. Ach, mój Mimi, bądź rozsądny, rzekła, obejmując i całując go pieszczotliwie. Nic się nie zmieniło. Wiesz najlepiej, że zawsze jednakowo cię ubóstwiam. Widzisz, teraz muszę wyjść. Tak trzeba. Przyjdź jutro, prędko, pocałuj mnie. Jak mnie kochasz? O, mocniej, jeszcze mocniej. I uciekła, szczęśliwa, zajęta ciągle ogromną chętką wypicia choćby odrobiny świeżego mleka. W całym mieszkaniu pozostał tylko hrabia Wądech. z mężczyzną obwieszonym orderami, recytatorem ofiary Abrahama. Obydwaj bardzo zajęci, nie widzieli nawet, że to już dzień, zapomnieli, gdzie się znajdują. A Blanka próbowała drzemać na kanapie. Blanka, kochanie, krzyknęła uradowana nana. Jedź z nami na ciepłe mleko. Wracając, zastaniesz tu jeszcze swego hrabiego Wątwra. Blanka podniosła się leniwie. Tym razem nabrzmiała twarz bankiera wyrażała jawne niezadowolenie. Po co brać z sobą tę niezgrabną kobietę? Będzie mu tylko przeszkadzać. Kobiety tymczasem zapragnęły, aby wydojono krowy w ich obecności. Czytała Kornelia Trawkowska.